Wesołych świąt, kochani! Znacie mnie, ja znam was. W czasie, gdy inne osoby na tej zapomnianej przez Boga platformie tworzą urocze filmy związane ze świętami, ja mam dla was kolejną historię w klimacie lekkiego horroru z fundacji SCP. Dla mnie Halloween jest każdego dnia i każdego święta. A we wszystkim Pio z tej strony, a przed wami SCP-4033. Zając wielkanocny jest martwy. SCP-4033 jest obiektem klasy bezpieczne i przechowuje się go w oszklonym pojemniku, zamkniętym na kłódkę. Dotykając go, należy zakładać grube gumowe rękawice, żeby uniknąć kontaktu SCP ze skórą. Czytamy, że zakazuje się bezpośredniego kontaktu z SCP-4033 poza przeprowadzeniem testów z jego udziałem. Jednak to zdanie zostało usunięte, a aktualne czynności przechowawcze brzmią: zakazuje się przeprowadzenia testów na SCP-4033 z rozkazu dyrektora ośrodka. Dlaczego? Zaraz się dowiemy. Według opisu, SCP-4033 to jajko czekoladowe Cadbury. Coś jak Kinder Niespodzianka. Nie da się go pęknąć, roztopić, zjeść, ani w żaden sposób uszkodzić. Jeśli dojdzie do bezpośredniego kontaktu ze skórą człowieka, zacznie on słyszeć głos, określany jako SCP-40331. Głos ten jest dość wysoki i lekko sepleni, brzmiąc jak maskotka dziecięcych bajek dla dzieci. Gdy zostanie aktywowany, głos powie coś na kształt: hurra! Chcesz dołączyć do mojego poszukiwania jajek wielkanocnych? Widzę, że znalazłeś już pierwsze jajko, więc spiesz się. Czas ucieka. Po wypowiedzeniu tych słów, w obrębie 10 metrów od gracza, pojawi się gdzieś malowane jajko. Zwykle ukryte w bardzo oczywistym miejscu, na przykład na półce czy za jakimś przedmiotem. Jeżeli graczowi uda się znaleźć jajko, kolejny pojawi się mniej więcej w takiej samej odległości jak poprzednie. Jeśli ktoś inny niż gracz spróbuje dotknąć albo obiektu SCP-4033, albo malowanych jajek, poparzą one jego palce, sprawiając, że ten instynktownie odskoczy. Głos powie wtedy coś na kształt: nie jesteś częścią polowania, odłóż to. W każdym polowaniu pojawia się 12 jajek i gracze mają 10 minut na znalezienie wszystkich, aby wygrać. Gdy polowanie zakończy się, wszystkie zebrane jajka znikają. Jeśli graczowi uda się wygrać polowanie, głos odezwie się wesoło, skandując: jej, znalazłeś je wszystkie, to oznacza, że dostajesz główną nagrodę. Wygrany następnie padnie nieprzytomny na ziemię. Badania wykazały, że żołądki tych osób wypełnione zostały w anomalny sposób substancją przypominającą czekoladę Cadbury. O ile żaden ze zwycięzców nie umarł, wszyscy okropnie się pochorowali i zdawali się być w niewyobrażalnym bólu. Jeśli graczowi nie uda się znaleźć wszystkich jajek na czas, głos powie, żeby się nie martwił i że dostanie nagrodę pocieszenia. Gracz dozna wtedy poważnego urazu mózgu, wciąż pozostając przytomnym. Zachowa podstawowe funkcje motoryczne i zdolność mówienia, jednak umrze 2 minuty później. Autopsje wykazały, że w mózgach ofiar znajdowało się usunięto. Z kontekstu domyślać możemy się, że zapewne była to czekolada. Nie wiemy wiele więcej na temat działania obiektu. Wiemy jednak, skąd się wziął, a przynajmniej gdzie znalazła go fundacja. Mianowicie w domu pewnego artysty, w ocenzurowanej lokalizacji. Udało mu się skutecznie wygrać polowanie, bo znaleziony został z żołądkiem wypełnionym czekoladą. Poniżej w raporcie mamy 2 przesłuchania z głosem z jajka SCP-40331, z zastrzeżeniem, że tylko jedno z nich zostało ukończone w pełni. I tutaj zaczyna się mój niepokój związany z tym raportem SCP, bo nie wiem do końca, o co chodzi z tymi przesłuchaniami. Pierwsze przesłuchanie przeprowadzone zostało przez członka klasy D, któremu polecono, żeby zapamiętał 3 pytania do zadania obiektowi. D89667 podnosi SCP-40331. Hurra! Chcesz dołączyć do mojego poszukiwania jajek wielkanocnych? Widzę, że znalazłeś już pierwsze jajko, więc spiesz się! Czas ucieka! Okej, jak się nazywasz? Co? To nie ma znaczenia, musisz znaleźć jajka! Nie, muszę wiedzieć, serio, jak masz na imię? Na imię? Cóż, przecież
Przecież już dobrze wiesz, jestem zajączkiem wielkanocnym. Nie, nie, chodzi mi o twoje prawdziwe imię, w sensie, nie wiem, Bob albo coś w tym stylu. Zajączek wielkanocny. To moje prawdziwe imię. Prawda? Tak, tak. Okej, wrócimy do tego później. Jakie było drugie pytanie? Gdzie się znajdujesz? Gdzie jestem? Cóż? Jestem tuż za tobą. Głos SCP-40331 staje się w tym momencie zauważalnie bardziej szorstki. Znika jego zaplenienie. Hej, gdzie ja do cholery jestem? Tak, tego właśnie chcę się dowiedzieć. To ty. Ty mi to zrobiłeś. I ja to wiem. Hej, nie, nie, nic nie zrobiłem. D89667 zaczyna panikować. Wiem, co się staje z klasą D jak ja. Nie zabijaj mnie! Ty to zrobiłeś. Nie, nie zrobiłem, nie rób tego, proszę! Znajdź jajka. To masz robić, ty skurwysynu. Okej, dobrze, Jezu! Jestem wielkanocnym. Hop, hop, hop. Klasie D udaje się następnie zebrać wszystkie jajka i wygrać grę, jednak dostał reprymendę za niewykonanie swojego zadania. Tu już zapaliła mi się czerwona lampka, ale przeczytajmy jeszcze drugie przesłuchanie, żeby potem dokładnie je przeanalizować. Krótko po pierwszym przesłuchaniu spróbowano ponownie ustalić, skąd pochodzi SCP-40331 i to, w jakim stanie się znajduje. D89668 kazano zapamiętać trzy pytania do zadania obiektowi. D89668 podnosi SCP-40331. Nie. Jak się nazywasz? Nie mam imienia. Po prostu powiedz mi, jak się nazywasz. Wiem, że jakoś się nazywasz, po prostu nie utrudnij mi tego. Zabraliście mi je. I wsadziliście tutaj. Nie, nic ci nie zabrałem, ale skoro już o tym mówisz, gdzie się znajdujesz? SCP-40331 nie odpowiada przez 2 minuty. Wsadzili mnie tu i zostawili. Co powiedziałeś? Wsadzili i zostawili? Głos ponownie nie odpowiada przez 2 minuty. Jesteś tutaj? Halo? SCP-40331? Wiesz co? Prawda jest taka, że nie wiem. Jestem zajączkiem wielkanocnym. Nie mam już gdzie kicać. Nie... Zanim członek klasy D jest w stanie odpowiedzieć coś więcej, pada na ziemię w ogromnym bólu, gdyż minęło 10 minut przeznaczone na znalezienie jajek. 2 minuty później zmarł. Tutaj kończy się raport o SCP-40331, ale zostawia on nam w sumie więcej pytań niż odpowiedzi. Przypomnijmy sobie najpierw, że osobom, które przesłuchiwały zająca wielkanocnego, kazano zapamiętać po 3 pytania każdy. Nie zadano nigdy ostatniego, 3. pytania. Nie wiem, czy to jest ważne, czy jakkolwiek symboliczne, ale rzuciło mi się to bardzo w oczy. Druga sprawa, zmiana nastawienia głosu, tuż po tym, jak ktoś zadał mu pytanie o niego samego. Samoświadomość sprawiła, że zając wielkanocny, czy cokolwiek jest uwięzione w tym jajku, nagle zmieniło swoje podejście, jakby rozumiejąc swoje położenie. Trzecia sprawa, że tak naprawdę nie wiemy, skąd pochodzi to jajko. Znaleziono je w domu artysty, ale nie ma niczego, co wskazuje na to, że zostało u niego stworzone. Najbardziej pasuje to na dzieło albo Doktora Wondertainmenta, albo Are We Cool Yet, ale o nich nie ma ani jednej wzmianki w raporcie. Jedyne, co mamy, to to, o czym mówi sam zając wielkanocny. Wsadziliście mnie tutaj i zostawiliście. Ale kto? Mam co do tego parę teorii. Pierwsza jest bardzo odklejona, więc podejście do tego na bardzo, bardzo chłodno. W pierwszym przesłuchaniu wszystko zaczyna się zmieniać, gdy klasa D pyta zająca o jego imię. Wymiana zdań zaczyna nabierać zupełnie innego kształtu niż dotąd. Zarówno przesłuchujący, jak i przesłuchiwany zdaje się nie rozumieć swojego położenia. Jakie jeszcze SCP kojarzy wam się z imionami i z zającami przy okazji jednocześnie? SCP-4000. Tabu. W swojej historii zakłada istnienie świata i istot, które duży nacisk kładą na to, że imiona mają moc. Jeśli nadasz jednemu z nich imię, sam stracisz swoje i zajmiesz jego miejsce.
Nie mamy tutaj zbytnio przesłanek do sądzenia, że SCP-4033 jest powiązane z rasą Fae i z magicznymi stworzeniami z nienazwanego lasu, ale jest to jedna z teorii, które można wziąć pod uwagę. Oznaczałoby to, że w jakiś sposób klasa D z pierwszego przesłuchania zajęła miejsce zająca i stąd to zaniepokojenie, stąd to zabraliście mi moje imię. Druga, bardziej oczywista teoria to, że zając wielkanocny w jajku SCP-4033 jest po prostu bytem, który został w jakiś sposób uwięziony i udziecinniony tak, żeby służył jako chora zabawka. A gdy zyskał samoświadomość i zaczął wątpić w to, kim jest naprawdę, jego życie przestało mieć jakikolwiek sens. Pamięta, że ktoś go uwięził, ale nie dookreśla kto. Jedyne, czego jesteśmy pewni, to, że zając wielkanocny jest martwy. Dzięki wam serdecznie za uwagę. Dziś był trochę krótszy film niż zwykle. Jeśli ten materiał wam się spodobał, to zachęcam do zostawienia pozytywnej oceny pod nim i komentarza, a także subskrypcji, jeśli jesteś tutaj nowy, bo no nie oszukujmy się, oboje wiemy, że jeszcze tutaj wrócisz. Serdeczne podziękowania jeszcze dla wspierających na wszystkich poziomach. Bez was te filmy by nie powstawały. Ja jestem Pio, to było SCP-4033. Do zobaczenia kiedyś. I wesołych świąt.